Unikalny design czy niesamowita wydajność? A może jedno i drugie? Przed wami NZXT Kraken 280. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę, jeśli podoba wam się ten materiał. A teraz zaczynajmy. NZXT w nowym wydaniu pojawił się na rynku już jakiś czas temu, ale czy nadal jest wart swojej ceny? Około 650 zł. Czy oferuje wystarczająco dużo, aby konkurować z innymi IO? Mam nadzieję, że ten test rozwieje wasze wszelkie wątpliwości. Co dostajemy w tej cenie? Producent chwali się m.in. ekranem LCD 1,54 cala o rozdzielczości 240x240 pikseli, na którym możemy wyświetlać wszystko, co po prostu chcemy. Siódmą generacją pompy Asetek, która zapewnia obroty do 2800 RPM, wentylatorami NZXT serii F, które cechują się niezwykłym airflowem. Głośność od 19 do 34 dB, airflow od 33 do 99 CFM, żywotność do 60 000 godzin oraz gwarancją od producenta na 6 lat. Tyle w teorii. A jak wygląda to w praktyce? Przyjrzyjmy się temu. W opakowaniu poza samym chłodzeniem z zaaplikowaną już pastą termoprzewodzącą znajdziemy takie rzeczy jak ramki montażowe, podprocesory Intela oraz AMD, w tym pod socket AM5, śruby montażowe kompatybilne z różnymi socketami, gumki tłumiące drgania dla lepszej kultury pracy wentylatorów. W moim wypadku dwa wentylatory 140 mm oraz jeden przewód. To właśnie tym elementem łączymy wszystko w spójność, eliminując nadmierną ilość kabli. NZXT zawsze dbał o prostotę montażu, a Kraken 280 nie jest wyjątkiem. Producent jasno w instrukcji pokazuje krok po kroku zamontować chłodzenie, więc osoby robiące nawet to po raz pierwszy nie powinny mieć żadnych problemów z tymi czynnościami. Jedyny problem, jaki może tam się pojawić, to podłączenie tego głównego przewodu. Najszersze złącze łączymy z blokiem wodnym. Złącze USB wpinamy w płytę główną. Trzypinowe złącze podłączamy do złącza IO Pump na płycie. Złącze SATA zasila pompę, więc podłączamy do zasilacza. 3-4-pinowe wtyki do wentylatorów z zestawu. I to wszystko, cała instrukcja zajmuje kilka minut, a dzięki dobrze zaprojektowanym przewodom unikamy zbędnego bałaganu w naszej obudowie. NZXT słynie z dbałości o detale i tym razem nie zawodzi. Blok wodny wykonany jest z twardego, grubego plastiku, który sprawia wrażenie niezwykle twardego. Długie przewody w nylonowym oplocie, odporne na przetarcia i bardzo elastyczne. Miedziana stopka bloku chłodzącego. Naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Zanim przejdziemy do samych testów temperatur, wydaje mi się, że warto wspomnieć o ekranie LCD, który moim zdaniem jest największą atrakcją tego chłodzenia. Dla osób lubiących personalizację jest to totalny game changer. Możemy na nim wyświetlać po prostu wszystko. Od samych temperatur GPU czy CPU, aż po customowe animacje, czy też na przykład godzinę. Nie oferuje aż tylu opcji co jego droższy brat NZXT Kraken Elite, ale wydaje mi się, że taki ekranik jest wystarczający. Przechodzimy teraz do najważniejszego etapu. Jak rzeczywiście radzi sobie NZXT Kraken w grach i programach? Zanim jednak przejdziemy do wyników, warto wspomnieć o oprogramowaniu NZXT Cam, które umożliwia pełną kontrolę nad pracą chłodzenia. Dzięki niemu możemy modyfikować m.in. prędkość pompy oraz wentylatorów w zależności od temperatury procesora, krzywą chłodzenia, dostosowując ją do własnych preferencji. Ponieważ Kraken 280 może być odczuwalnie głośny na pełnych obrotach, zdecydowałem się na tryb cichy i sprawdziłem jego wydajność w trzech grach: Minecrafcie, Cyberpunku 2077, CSGO. Średnia temperatura w tych trzech grach wyniosła około 50 stopni Celsjusza, co jak na takie chłodzenie uznaję za temperatury bardzo dobre. A jak wygląda sprawa przy maksymalnym obciążeniu? W tym celu przeprowadziłem stres test w OCCT
na procesorze i7-13700E. A oto wyniki. Najniższa temperatura 29 stopni Celsjusza. Najwyższa 89 stopni Celsjusza. Średnia temperatura około 42 stopni Celsjusza. Czy to dobry wynik? Oceńcie sami. Moim zdaniem Kraken 280 radzi sobie naprawdę solidnie. Szczególnie w trybie cichym, który ogranicza hałas, a i tak utrzymuje bardzo dobre wyniki. Podsumowując, czy warto wydać 650 zł na to chłodzenie? Jeśli zależy tobie na dobrym chłodzeniu oraz stylowym wyglądzie, wydaje mi się, że tak. Jeśli jednak ekran LCD nie jest dla ciebie priorytetem, warto rozważyć tańsze alternatywy. I to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!